Kto go korumpował wtedy? Głównie amerykańskie koncerny, m.in. Hewlett-Packard, HP słynne. Także ten HP za tą korupcję i kilka innych zapłaciło 100 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych kary. Ale w Stanach Zjednoczonych. U nas gdzieś tam przewalono masę pieniędzy, ale kary ten koncert nie poniósł żadnej, tak? Tutaj. Strasznie dziwnie to wygląda. Są akcje, które po prostu, jak się obserwuje właśnie jako dziennikarz, czy patrzysz na to wszystko, no to trochę obrzydzenie bierze, bo... Witamy po przerwie w naszym studiu, Mariusz Zielka. Dokładnie. Dziennikarz, nie dziennikarz. Producent. Producent, nie wiem. Filmu dokumentalnego Bagno. Cwaniak, nie? Tak, Jezu, jakiś cwaniak, który gdzieś tam się porusza w tych dziwnych... Opowiada niestworzone historie. Tak, opowiada niestworzone historie. Historie na kilka scenariuszy filmowych, bardzo dobrych zresztą. No, a dlaczego nikt nie chce zrobić tego? A, to jest ciekawy temat, słuchajcie, bo zobaczcie. Mamy tutaj w tych książkach, ale nie tylko, nie? Jest masa historii, które do mnie trafiły, naprawdę ciekawe, tak? Takie mega bulwersujące, duże sprawy, takie dotyczące największych ludzi w Polsce, różnych takich rzeczy biznesowych, politycznych, finansowych. I ja filmowców w Polsce, bo też trochę ich znam, namawiam do tego, żebyśmy spróbowali zrobić jakiś film porządny o tej tematyce, który w takich Stanach na przykład, no znowu będę gloryfikował, ale tam by to powstało, tak? W takich Stanach zarobiłby 100 milionów dolarów na przykład, nie? U nas może by tyle nie zarobił, ale wszyscy by zarobili. Ten film by był świetnie oglądany, by poruszył opinię publiczną, byłoby o nim głośno, reżyser tego filmu zdobyłby wszystkie nagrody możliwe. Ja bym miał satysfakcję, że ktoś opowiedział tę historię filmową. No o mafii, tak? O tym, jak to wszystko wygląda. No ale to chyba w każdym kraju jest taka mafia. No tak, ale nie taka. Znaczy, taka pewnie jest, ale są dlaczego? Tak zwane siły strukturalne. Ale może opowiadajmy, bo tak, jak w Stanach, nie wiem, się wydarzyły te krachy finansowe na przykład i tak dalej, to od razu powstały filmy, nie? A jak u nas, czy widzieliście kiedyś film o panu numer jeden albo panu numer dwa w Polsce? Dlaczego? No, nie jest to ciekawe, że dwóch ludzi rządziło krajem, dużym krajem 40-milionowym w Polsce i tej historii wokół... Za wcześnie? Tak. No to... Ale zobacz, jak był krach finansowy w Stanach, to tam taki film powstał, Zbyt wielcy by upaść, nie? Na przykład. Od razu, nie? Po roku od tego krachu. Bo mamy wolny rynek, mamy filmowców, którzy chcą się tym zajmować, chociaż też rzekomo nie wszystkim, no bo tutaj już wchodzimy trochę w Sound of Freedom, nie? Że jest film, który się reklamuje w ten sposób, że dotyczy tematyki też akurat przestępczości na dzieciach i nagle jest sekowany przez wszystkie media, nie może tam produkcji znaleźć, czy nie może do kin trafić i dzięki temu zarabia nagle 100 milionów dolarów. Nie? Pytanie, czy to jest tylko kampania marketingowa, czy tak rzeczywiście jest, że są tematy trudne, których się w Hollywood nie zrobi, których się nie zrobi w takim kraju jak Stany Zjednoczone. Wydaje mi się, znaczy nie wiem, no nie znam się aż tak bardzo. Przyjmuję tą krytykę osób, które mówią, gdzieś tam mi się zgłaszają, że w Stanach jest tak samo źle albo jeszcze gorzej jak w Polsce, ale no patrzę jednak na to obiektywnie, że powstają rzeczy, bo taki film, o jakim ja mówię, nie powstanie w Polsce. Takim. I to filmowcy wprost powiedzieli, że co ty chcesz, no tu nie ma żadnych szans, żeby coś takiego powstało. Tu po prostu to jest niemożliwe, nie da się, tak? To muszą wymrzeć pokolenia, żeby to zacząć robić. Ta mafia zbyt, no mówimy o tej mafii finansowej na przykład, no ona trzyma łapę na tym całym sektorze, tak, też. I to, co robi tam Patryk Wega, że się, no to też trzeba oddać, że przynajmniej się zajmuje tak czy inaczej, ale zajmuje się taką tematyką, która jest interesująca, interesuje ludzi, tak? I tylko, że no...
powstało parę filmów, ale one zaczynają skręcać w bardzo takim złym kierunku, tak, i nic z tego nie wyniknie, bo są lekceważone. A dobry film na ten temat, no mam nadzieję, że mi się uda po Bagnie, po drugiej części Bagna, zrobić taki dobry materiał fabularny o tych problemach, o których rozmawiamy tutaj cały czas, o dziennikarstwie, o polityce, o mafii finansowej, o tym, jak to ładnie ubierzemy wszystko razem, to będzie porządne filmidło, nie? A będzie wątek afery taśmowej z Markiem? A, no pewnie, to jest bardzo ważny wątek. Tutaj znowu, nie wiem, może wyjdę, kurczę, na jakiegoś mitomana, ale słuchajcie, gdyby mnie premier Donald Tusk posłuchał tam w 2010 roku... Gandalfie tniej, bo teraz to będzie wszystko wina Tuska. Znowu wina Tuska. Ale gdyby mnie posłuchał, że pan Marek jest przestępcą i że wyprowadza pieniądze na Cypr i że są różne takie afery finansowe, które niestety, ale dotykają wiele set albo tysięcy osób, które inwestują na giełdzie, myślą, że to jest uczciwy rynek. Gdyby wtedy się zajęli politycy porządnie tą sprawą, bo prokuratury i służby się tym zajmowały, ale nie porządnie. Nie udało się im odkryć prawdy w tej sprawie, dlatego ja chodziłem po politykach i ich namawiałem, żeby tą sprawą się zajęli. No i byłem między innymi w kancelarii premiera u pana Tomasza Arabskiego, pana ministra Tomasza Arabskiego, i mu tłumaczyłem, jak to ważna sprawa jest i jak trzeba do niej podejść poważnie i ją wyjaśnić. Gdyby to zrobiono, czyli tamten gabinet wówczas premiera Donalda Tuska, gdyby to zrobił, to nie byłoby afery taśmowej, bo pan Marek Falenta siedziałby w więzieniu wtedy. Nie? Ale niestety, jak to w Polsce, nie robimy ważnej tematyki, nie interesujemy się nią, nie dokończamy. Ja z panem Markiem miałem 5 procesów, wszystkie prawomocnie wygrałem, no ale nie udało mi się doprowadzić do tego, żeby te sprawy wyjaśnić. Tak? Żeby A ile ty w ogóle miałeś procesów w swoim życiu? No, łącznie chyba 6 i to wszystkie były z tą grupą finansową. Tak? Wygrane? Z panami wszystkie prawomocnie wygrane. Tak? A nie, miałem, przepraszam, bo jeszcze miałem o książkę z jednym, z tym zamawiającym, o którym mówiłem, że zamówił mnie książkę, a potem chciał mnie oszukać. No to z nim miałem proces, to też wygrałem. Z nim chyba 2 procesy, ale takie, że on składał, zakładał sprawę, a potem się wycofywał, nie składał dokumentów, nie wiedział. Tam było bardzo łatwo wygrać. No i teraz mam sprawę z Krzysztofem S., która jedną mam wygraną, sprawę o zabezpieczenie, które on dostał na początku w sądzie bezprawnie, potem ja wygrałem z nim, o to zabezpieczenie zostało zdjęte, a teraz od 3 lat trwa sprawa z panem Krzysztofem S., w której on uważa, że naruszyłem jego dobra osobiste, ale nie wiem, czy tak powinienem mówić, ale pani sędzina już nie chce świadków słuchać, to chyba jest, powinienem być dobrej myśli, bo to są tylko moi świadkowie, którzy świadczą o tym, że rzetelnie podchodziłem do tej sprawy i uczciwie i wszystko, co napisałem, jest prawdą. Natomiast pan Krzysztof się nie pojawił ani razu w sądzie, także nie było go na żadnej rozprawie. No, na ostatniej rozprawie w marcu albo kwietniu miał zeznawać już, no to zwolnienie lekarskie wpłynęło i się przesunęła rozprawa i teraz w sierpniu będzie następna rozprawa. No zobaczymy. Także jest tych procesów dużo. No, pan Marek Falenta to jest bardzo ciekawa historia. Właśnie, kim jest ta postać? To jest, no, postać, która wypłynęła na szerokie wody jako osoba, która nagrywała w sobie i przyjaciołach polityków. Natomiast czy zrobiła to sama, czy na zlecenie jakichś służb, to jest bardzo ciekawy wątek rosyjski, który nie wiadomo, jak traktować. No bo ja mam na przykład, do mnie się zgłosił pewien Rosjanin, który poprosił mnie o spotkanie jako informator. I ten Rosjanin po nagraniach, po upublicznieniu tych nagrań, on opowiedział mi taką historię, że on został poproszony przez oficera CBS-u o przywiezienie z Rosji tych pendrive'ów, które później były wykorzystywane do nagrywania tych rozmów. I on nie wie dlaczego, tak? To został poproszony, przywiózł, kupił te pendrive'y, przekazał to temu oficerowi CBS-u.
No i tak mi przekazał taką informację, jako informację poufną, jako informację przez informatora. Skąd ty w ogóle miałeś taki kontakt z takim gościem? To był dziennikarz rosyjski, który w Polsce mieszka i próbuje się wkraść w łaski różnych dziennikarzy polskich, tak? I czyli takie służby, tak? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, bo chyba by to, jeżeli do dzisiaj funkcjonuje, to wydaje mi się, no, że to nie masz był sprawdzany, żeby pod kątem tego, czy działalność szpiegowską. No właśnie, to wchodzimy. Kto miał go sprawdzić? Wchodzimy, no właśnie, ktoś chyba powinien, nie? Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Ja bym nie chciał mu też krzywdy zrobić, bo wiesz, ja nie mam nic przeciwko Rosjanom, tak? Jako ludziom, którzy w Polsce mieszkają. Ale ten akurat człowiek bardzo w telewizji pozytywnie się wypowiadał o panu Putinie w czasie pierwszej agresji na Ukrainę. I to już mam takie wątpliwości co do tego. Natomiast ja się nigdy nie chciałem z nim za bardzo wchodzić w żadne relacje. No ale mówię, no była taka sytuacja, że on twierdzi, że ktoś mu kazał kupić te pendrive'y, poprosił go o zakup tych pendrive'ów. Oczywiście on nie wiedział w jakim celu i te pendrive'y z możliwością nagrywania rozmów zakupił w Rosji i je przywiózł. Czy to miało służyć temu, żeby pozostawić ślad rosyjski w tej sprawie przez polskie służby? Czyli polskie służby chciały rzucić cień podejrzenia na to, że to Rosjanie nagrywają tych polityków, a nie Polacy? To nie wiem, no ale tak by wynikało z tego chyba, że próbowano tego, no ale gdyby to chciano jakoś jeszcze bardziej operacyjnie zrobić, no to przecież też by do tego człowieka doszli, go tam aresztowali, czy próbowali maglować i tak dalej, a tego nie było, nie? Więc on cały czas jest na wolności, z tego co wiem. Ale to jest ciekawy wątek w ogóle sposobu działania takiego zakamuflowanego przez służby specjalne, bo tam w filmach mamy taki obraz, że oni tam mordują ludzi, tak wsypują jakieś tam trucizny i tak dalej, pewnie tak robią i takie sytuacje mają miejsce, ale takie działania najbardziej chyba niebezpieczne dla opinii publicznej, no to są jednak działania, bo tamto są jakieś rozliczenia pomiędzy służbami, a tutaj mamy do czynienia z manipulacją całymi społeczeństwami, czyli manipuluje się taką aferą taśmową całym społeczeństwem w jakiś sposób, ale też no, wiele takich mechanizmów szpiegowskich miałem okazję oglądać, jak na przykład były, jeszcze jak pracowałem w Pulsie Biznesu, to jeden z adwokatów próbował do Pulsu Biznesu wprowadzić narrację prochińską na zlecenie Chińczyków. On nie ukrywał, że on pracuje dla Chińczyków za pieniądze, że jest wynagradzanym adwokatem przez Chińczyków i przywoził nam tych Chińczyków, żebyśmy my robili z nim wywiady, żeby prezentować Chińczyków jako nową taką wartość w biznesie i że tutaj te związki będą dla Polski atrakcyjne i tak dalej, i tak dalej. Taki lobbying w ten sposób. Ale uważasz, że to jest złe, nie? Czy to jest już taka gra służb faktycznie? Wiesz co, to jest jakaś gra służb. Znaczy, oni są znani z tego, że jak to powiedział jeden właśnie ludzi, nie wiedziałem, jak to interpretować. Tego nie biorą, tak? On mnie pytał, ten adwokat, czy ja uważam, że to coś złego, co on robi, a mówiłem, że nie wiem. Bo nie wiedziałem, tak? Ale wydaje mi się, że no przede wszystkim uczciwie to trzeba robić. Ja się tego przestraszyłem, powiem szczerze. Pomyślałem sobie, że jestem na krótki. Oni mnie tam zapraszali do Chin, żebym pojechał, tak? Nie pojechałem, tak? Nie. No bałem się tego i chyba słusznie, bo potem się okazało, że ten wywiad chiński zaczyna tutaj mocno penetrować Polskę. I też uczestniczyłem w jednej takiej sprawie, która dotyczyła pana Piotra D., gdzie moimi dziennikarskimi rękami próbowano wykończyć tego człowieka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, jeszcze jak pracował, gdzie ja dostałem jakby taki, no nawet nie anonim, bo po prostu spotkałem się z informatorem, który zaczął mi o tym człowieku, o tym Piotrze D. opowiadać rzeczy negatywne i chcieli się go po prostu z tego ministerstwa pozbyć. I wykorzystano do tego taki pretekst, że on był zamieszany w jakąś sprawę wypadku samochodowego, który zatuszowano w jakiś sposób, tak? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, jak to tam wyglądało, ale ja nabrałem wątpliwości co do tych ludzi, bo inne osoby zaczęły mi mówić, że to jest gra innego typu, że tam chodzi o konflikt pomiędzy tym Piotrem D. a Andrzejem M. Dzisiaj obaj są Andrzej M. i Piotr D. Też ciekawe, nie? Wiesz, dwaj ważni ludzie w służbach.
I że ten Piotr D. przeszkadzał machlojom Andrzeja M. I Andrzej M. to jest dzisiaj największy znany łapówkarz w historii Polski, tak? Najwięcej łapówek wziął, była ogromna afera z nim związana. I ja to wszystko obserwowałem sobie jako już w zasadzie taki właśnie niezależny, nie wiem, czy dziennikarz, czy już bloger, czy w ogóle, czy przyszły autor książek, jak to nazwać, ale ja już byłem poza pulsem biznesu, jak to wszystko widziałem. I moimi rękami próbowano wykończyć tego Piotra D. Ja się nie zgodziłem, powiedziałem, że tego nie zrobię, bo to jest, to mi śmierdzi bardzo mocno, ale zainteresowałem się tą sprawą i gdzieś tam pisałem jakiś artykuł, już też nie pamiętam dokładnie jak, ale o tych różnych próbach machloje też tam opisywałem te działania manipulacyjne. Piotr D. wtedy sam odszedł z tego ministerstwa i stał się jednym z głównych ekspertów od cyberprzestępczości w ABW. I przez lata był tym ekspertem. No, jakiś czas temu został aresztowany za szpiegostwo na rzecz Chin. Nie? I to też... No, ciekawy bardzo wątek. No, ale Chińczycy tutaj penetrują nasz kraj bardzo mocno w wielu kierunkach. No, i myślę, że za tym idą też działania wywiadu, a wywiad też próbuje działać, oddziaływać na właśnie przede wszystkim opinię publiczną, media i tak dalej. Takie sposoby manipulacji opinią publiczną, jak na przykład te działania wobec tego Piotra D., ale wcześniej Andrzeja M. tak samo, bo to też były próby zdyskredytowania go też moimi rękami, też dostałem anonim na Andrzeja M., ale akurat wtedy opublikowałem ten materiał, ale nie na zasadzie, że to jest człowiek, który jest łapówkarzem, tylko na zasadzie takiej, że ktoś robi intrygę na jego temat, ale bardzo łatwo sprawdzić, czy on rzeczywiście te łapówki bierze. Najśmieszniejsze jest to, że on brał te łapówki i że łatwo było to mu udowodnić, ale nikt tego nie zrobił. Czyli po moim tekście, w Pulsie Biznesu jeszcze akurat, o Andrzeju M., można było tego człowieka wtedy złapać na łapówkach, bo potem to wyszło. Kto go korumpował wtedy? Głównie amerykańskie koncerny, między innymi Hewlett Packard, nie? HP słynne. Także ten HP za tą korupcję i kilka innych zapłaciło 100 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych kary. Ale w Stanach Zjednoczonych. U nas gdzieś tam przewalono masę pieniędzy, ale kary ten koncert nie poniósł żadnej, tak? Tutaj. Strasznie dziwnie to wygląda. Są akcje, które po prostu, jak się obserwuje właśnie jako dziennikarz, czy patrzy się na to wszystko, no to trochę obrzydzenie bierze, bo... To jest taka nasze druga wojna informacyjna. Tak, tak, tak. No i właśnie takiego defetyzmu i sposoby tak manipulacji jeszcze. No, na przykład dziennikarze robią takie akcje, że tak jak tutaj, na przykład chce się wykończyć takiego jednego, no to daje mu się anonim, nie, wykończ tego Andrzeja M. na przykład. Wykończ tego... Ty zostawiasz takie zlecenia na przykład? No tego typu... Bo no, nie no, wiem, prezydent miasta, znaczy, trzeba coś tam opisać, wykreować. No właśnie awanturę. Tylko właśnie tutaj do bardzo ważnego wątku zmierzamy, że ja jako ten dziennikarz śledczy miałem bardzo wiele prób takiej infiltracji, nie wiem, próby pozyskania mnie jako osoby, która będzie działać na zlecenie tych służb, ale nie jako agenta, bo nie wolno w Polsce werbować jako agentów dziennikarzy, jest zakaz, ale za zgodą premiera można i podobno są tacy dziennikarze, którzy są zwerbowani przez te służby. Mnie tak nie próbowano, ale próbowano działać w taki sposób, że służby mi dawały na przykład jakiś materiał na kogoś i obiecywały, że to jak opublikuję to, no to dostanę kolejne i tak dalej. Tylko, że no i tak właśnie było w przypadku Piotra D. Ale jak takie materiały masz zweryfikować? No, czy to też oni twierdzą, właśnie problem jest tego typu, że oni uważają, że dostajesz ty gotowca i masz to opublikować. I tak dziennikarze robią. Tak, że dostają gotowca, że na przykład taki Piotr D. jest winny, trzeba go wysmarować o nim artykuł, no bo masz dowody, bo masz jakieś rzeczy. Ja na przykład dostałem o takim jednym człowieku, który okazał się potem niewinny, dostałem taki materiał na takiego faceta, że i ten materiał po ukazaniu się w gazecie, to wtedy jeszcze w Pulsie Biznesu pracowałem, nie chcę mu zrobić krzywdy, więc nie będę podawał żadnych danych o tym człowieku, ale to on pracował przy głównych systemach informacyjnych policji, nie?
I policjanci chcieli go wykosić z tego, bo chcieli dać kontrakt, który on robił za kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, chcieli dać komuś za kilkadziesiąt milionów. Taki był cel. Do podziału oczywiście, tak? Ta firma miała zdobyć kontrakt, dostać chyba 40 milionów tam było w grze, nie? To całkiem niezłe pieniądze. Można było się tymi 40 milionami podzielić, prawda? Jeżeli coś kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, a zrobisz to za 40 milionów, no to te kilkadziesiąt zapłacisz za usługi, a kilkadziesiąt milionów wciąż pozostaje do podziału, nie? Więc taki był cel. I dostałem bardzo mocny, oparty na materiałach służb, materiał na tego człowieka, który robił to za te kilkadziesiąt tysięcy. I niewiele brakowałoby nam się wyrobić, bo to było tak wiarygodne, bo to było naprawdę oparte na dokumentacji, tak? Więc no, trudno było zarzucać dokumentom coś, tak? Ale pech chciał tych ludzi, że u tego człowieka, który miał być ofiarą tego mojego działania, pracował facet, który mnie poznał po prostu, jak ja pisałem jakiś tam inny materiał, w innej firmie wtedy pracował, i on przekonał tego człowieka, tą ofiarę tych moich działań, że warto ze mną porozmawiać, że ja nie jestem gościem na zlecenie, że jak on ze mną uczciwie porozmawia, to ja to posłucham, a nie będę wykorzystywał tylko na to, że druga strona coś powie i zajebmy faceta, ale druga strona mogła się wypowiedzieć i tyle. A początkowo chciał odmówić. Jak ja pisałem do niego z prośbą o odpowiedzi na pytania, to on po prostu nie reagował, odmawiał. A potem zadzwonił do mnie ten facet: słuchaj, tu jest taka sytuacja, że ja pracuję teraz w tej firmie i czy ty byś się nie spotkał jednak z tym prezesem, nie posłuchał jego wersji. Tak? Ja mówię, oczywiście, jak najbardziej. No przecież to od początku proponowałem, nie? No ale bo on nie był pewny, czy ty uczciwie go posłuchasz. I on mi pokazał dokumentację całego tego projektu, a to była dokumentacja tajna. Także on nie mógł mi tego pokazać, nie? Nie powinien tego robić. Mam nadzieję, że to już jest przedawnione, że to nie będzie teraz nikt tego ścigał, ale on to zrobił w dobrej wierze. Ja tego nigdzie nie wykorzystywałem, nie patrzyłem. On po prostu mi udowodnił, że policjanci chcą go wykończyć, nie? Na siłę, że chcą go wyrobić w coś, że chodzi tam o te 40 milionów, że chodzi o to, że on to robi za tanio, więc trzeba się podzielić większymi pieniędzmi, tak? No i ja wtedy do tych ludzi ze służb po prostu napisałem, że to jest... Nie mogłem napisać o tym uczciwego materiału, tak? Dlatego, że gdybym to zrobił, to bym wyrobił tego faceta w ujawnienie tajnych informacji, tak? On nie mógł mi tego pokazać, więc ja mogłem tylko zrobić to w ten sposób, że tamtych pogonić, powiedzieć im, że ja mogę to opisać, ale w drugą stronę, że próbujecie wykończyć firmę, dlatego że za tanio realizuje usługi. I tyle, bo jestem przekonany, że to ta druga strona ma rację. No i cisza już tego. I oczywiście już więcej od nich żadnych materiałów nie dostałem, ale tu jest też taki fajny motyw, że, bo to nie był pierwszy raz i też chyba nie ostatni, jak jacyś agenci służb próbowali na mnie wpłynąć takimi właśnie nieuczciwymi materiałami. I mam taką konkluzję, że 100% materiałów od służb, 100%, to były materiały zmanipulowane w jakimś konkretnym celu, 100%. Czyli ci wszyscy dziennikarze, którzy korzystają z tych materiałów od tak zwanych informatorów swoich, pochodzących ze służb, tak naprawdę manipulują społeczeństwem naszym. No ale dobra, tak to wygląda. To jak w takim środowisku być takim rzetelnym dziennikarzem? No, weryfikować, tak jak ja to robiłem, tak? I, tylko, że wtedy nie masz źródeł w służbach, ale można z tym żyć, można pisać materiały, wcale nie trzeba być uzależnionym od służb i pisać na ich zlecenie. To jest łatwiejsze, no bo wiesz, ty dostajesz gotowca praktycznie, bo to był gotowiec, nie? To nie było tak, że coś do weryfikacji. Tam było dokładnie tezy, no, że ta firma jest oszustem, że prokuratura bada, że tutaj dochodzi do wycieku danych, że coś tam, że to po prostu gotowy materiał, który wystarczyło się podpisać i go opublikować. Tak, nic nie musiałem robić. No, słuchaj, no, człowiek, który sobie siedzi, popija sobie wodę, tak, czy wódkę, czy nie wiem, no żyje sobie wygodnie jako dziennikarz, znany dziennikarz jakiegoś medium na przykład, i ma codziennie na przykład takie pismo od swojego informatora tak zwanego, z ABW, z CBS-u, z CBA, z tych służb się robiło, z SKW, ABW, inne rzeczy, tak, no, wiesz, tych literówek po prostu już się narobiło tyle. Ktoś musi mieć robotę. No i mamy do czynienia z takimi
z takim dziennikarzem, dostaje od każdej służby materiał, nie, to codziennie może sobie opublikować materiał bez swojej pracy, a on ma, może sobie iść na imprezę, zaprosić sobie na nią polityków, napić się dobrej wódki, tak, dostać ileś tam prezentów i on jest, wiesz, nagle ego buduje się, światowiec się staje, nie? Jest już człowiekiem, który jest nie do ruszenia. On ma takie, a nie inne źródła. Już w tych gazetach jest traktowany jako... No jako właśnie, jak mamy to weryfikować, bo teraz jest tak no my mamy przede wszystkim czytać ze zrozumieniem materiały. Czytajcie książki, nie koniecznie no, ale jak będziecie czytać książki, to nie dacie się tak łatwo wrobić tym materiałom, właśnie takim publikacjom jak Tomka Sekielskiego, czy jakichś innych dziennikarzy, którzy robią wam wodę z mózgu, tak? Jak będziecie czytać książki... Ale jakie książki? Literaturę faktu? Znaczy, w ogóle książki, bo wtedy rozumiesz, bo w książce jest coś nieopisane w sposób taki prostacki, że jest tytuł i lead, tylko tam jest opisana cała sytuacja. Jesteś w stanie się wgłębić w jakąś psychologię postaci, w jakieś analizy dokonywać, tak? Książka daje ci możliwości dokonania analizy, naprawdę, no tak jest. Ale słuchaj, no ty ale... mądrze mówisz, ale jak masz, nie, teraz mamy no, to za, nie, no, naszemu, naszym, może widzom nas oglądają i słuchają, ale teraz jak masz obejrzyjcie zwykłego szeregiego człowieka, który wchodzi na jakiś czołowy portal, nie wiem, tam Onet, WP i tak dalej, nie, czy tam... Dwie minuty czyta tekst, nie? Tak, dwie minuty na trzy tekst. Wypisane, jakie są ważne wątki, a tutaj jedzie nie? sobie tam, wiesz, ciężarówkę sobie prowadzić, bo dużo też słuchaczy, którzy prowadzą gdzieś samochody, słuchają, no i no wiesz, my teraz tą aferę w kanale sportowym, nie? No tak. No, no i teraz, no i sobie nie. słuchasz, nie? I tam myśmy z Piotrkiem ostatnio tutaj rozmawiali o tym, że ty nie dostajesz surowego mięsa, tylko już obrobione, przygotowane, spreparowane. Odpowiednio, tak. Nawet podgrzane. Nawet podgrzane już, nie? Tak. Masz odpowiednie tezy i masz tylko słuchać, nie? Masz wierzyć w tezę, nie? No właśnie, to jest ten problem, że... Ja mam takie pytanie właśnie. Dobry materiał to jest materiał, który daje czytelnikowi możliwość interpretacji tego materiału. Ale mówisz tylko o czytelniku, a teraz jest wysyp jest, tu jest problem. Podcastów, tego wszystkiego, nie? I no przybywa tych kanałów. No i wszyscy robią niestety w takim... Zobacz, co się stało, mamy tezę już. Że powstały kanały, które wcześniej zajmowały się totalnie inną tematyką, ale że temat wojny był, jak to się mówi, hot, żre, no to wszyscy jedziemy z wojną, nie? I tam w zasadzie możesz sobie produkować, wymyślać. Znaczy recepta jest prosta, no. Wiele źródeł. Każda informacja do sprawdzenia. Ja nawet w najlepszym medium, jeżeli przeczytam jakąś informację, to ją staram się zweryfikować jeszcze po swojemu, sprawdzić, zobaczyć, czy co na ten temat inni piszą, posłuchać innych. No, nie ma innego sposobu dojścia do prawdy, niż posłuchanie drugiej strony, czy jakiegoś tego. No już wiemy teraz, że niestety media, manipulując informacją, wycinając jakieś wątki, wycinając kwestie z tej drugiej strony, a nie dochodząc do prawdy, bo tak to wygląda, tak, że oni w większości przypadków nie chcą dojść do prawdy, tylko dają możliwość zajęcia stanowiska stronie. Jeżeli, no to przynajmniej poszukajmy tej drugiej strony gdzieś indziej, co on napisze i przeczytajmy ze zrozumieniem. Ja zawsze tak robię, że jak jest artykuł nawet porządnego dziennikarza i tam jest ta druga strona wymieniona, to ja idę gdzieś na stronę tej osoby, powiedzmy, źle opisanej na przykład, jego znajomych i tak dalej, i czytam. Staram się wyciągnąć wnioski z tego, co oni mówią, tak, ci drudzy, nie? A gdzie znaleźć dobrego dziennikarza? Jak znaleźć dobrego dziennikarza? No to się zaraz... I namiję. Teraz, czy dziennikarstwo w Polsce mam to... kilku przyjaciół jeszcze w tym... Może trudno uwierzyć, ale naprawdę mam takich, co ich lubię. Ale jak teraz powiem, kto to jest, to robi mi największą krzywdę, jaką mogę zrobić. Więc są bo tacy ludzie... Na ile dziennikarstwo, bo teraz sam też obserwujesz, na ile dziennikarstwo stało się... nie jest już dziennikarstwem, tylko takim nośnikiem, takim lobowaniem. Czy usług, czy partii, czy produktów. Zarabianiem, no. Zarabiamy pieniądze. Artykuły wszystkie sponsorowane i tak dalej, nie? No. Gdzieś tam, sam jak mówisz, pisane na zamówienie artykuły, czy dla partii politycznej, czy dla jakiegoś tam gościa, czy jakiegoś właściciela dużej firmy.
No tak jest, no tak to wygląda, źle to wygląda, ale no, no przenośmy te standardy do internetu, żebyśmy, chociaż one też niestety są te złe metody, znaczy złe dziennikarstwo się przenosi do internetu, a niedobre. No to kiedyś, ja kiedyś zajmowałem też działką informatyczną, znaczy opisywałem działkę informatyczną i wtedy takie stwierdzenie mi utkwiło, że jak będziesz miał do zinformatyzowania bałagan, no to będziesz miał potem po informatyzacji zinformatyzowany bałagan, a nie działający system, tak? Więc no to tak działa. Jeżeli będzie dziennikarstwo się teraz przeniesie na inne nośniki, takie dziennikarstwo, z jakim mamy do czynienia, no to będzie to dziennikarstwo już złe. Będzie właśnie robienie pod tezę, będzie robienie niedochodzenie do prawdy, będzie manipulowanie, będzie wykorzystywanie tych widzów tylko do tego, żeby oni wpłacili te pieniążki, tak? Żeby zapłacili za te treści, I w ten sposób idziemy, co się bardziej klika, co się bardziej opłaca, czyli szczucie się bardziej opłaca, na napędzanie jakiejś nagonki na jakąś osobę, to jest po prostu opłacalne, to się klika, to się w milionach wyświetla, to dzięki temu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ta postać przestaje być istotna, ważne to, że się sprzedaje, tak? I to też ja mam z tym cały czas do czynienia, że mi mówiono, że Krzysztof S. się nie sprzeda, tak? Więc po co mamy robić czy Krzysztof S., czy Jan K., czy kilku innych, których chcę ujawnić w drugiej części filmu, oni się po prostu dla tych mediów nie byli atrakcyjni, bo się nie sprzedadzą, tak? Jak będę tworzył konflikty, to się sprzedam, tak? No i ja w bagnie musiałem stworzyć konflikt, żeby sprzedać materiał, brzydko mówiąc, ale nie po to, bo ja nie zarabiam na tym filmie, nie mam monetyzacji nawet zrobionej, tak? Ja zrobiłem taki wyłom, że wykorzystałem te ich metody manipulacji do tego, żeby zainteresować ludzi poważnym tematem. Inaczej bym tego nie zrobił. Więc wszelkie zarzuty, gdzie stawiane mi, że ja nie mam na celu ochrony ofiar, tylko dokładnie to samo robię, co tamci drudzy, czyli wykorzystuję ofiary, żeby sobie zrobić jakiś fame czy coś, tak? No to jest, to ja na to odpowiadam w ten sposób, że owszem, wykorzystuję te metody, które wykorzystują tamci ludzie, ale nie po to, żeby sobie zrobić coś dobrego, tylko żeby pomóc tym ludziom. Tym, które u mnie są w centrum. Chociaż w filmie nie są w centrum, ale jakby byli w centrum, to by nikt ich nie oglądał, bo taką rzeczywistość przede mną postawiono. Więc ja starałem się oszukać tą nieuczciwą rzeczywistość, żeby oszukać nieuczciwość w taki sposób, żeby ich sprowokować do tego, żeby jednak zajęli się uczciwie daną tematyką, nie? I to, wiesz, mega, mega trudno może zrozumieć mnie. Wiesz, ja się też czasami śmieję, wiesz, mówią o mnie, kurde, że ja jakieś prywatę odwalam, że zemstę robię, że jestem jakiś, wiesz, że oszołomem jestem, albo obsesję mam, albo coś takiego. A wiesz, ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że ja jestem mega profesjonalistą, że wygrywam wszystkie sprawy, że jestem po prostu takim wojownikiem, który po prostu nie przegrywa, tak? No bo robię to dobrze, strategicznie. Ja każdy projekt obmyślam sobie strategicznie. Krzysztofa S. też sobie obmyśliłem. Zobaczyłem skurwiela, który jest po prostu totalnym zbokiem, który jest no, w sposób obrzydliwy i okrutny krzywdził dzieciaki i trzeba sobie z nim poradzić, a jest tak poukładany, że się nie da, więc szukałem do tego odpowiednich metod, jakich nie znalazłem w oficjalnych źródłach, czyli w dziennikarzach, nie znalazłem pomocy, czy w filmowcach, to sam się za to wziąłem, ale też bardzo strategicznie. Opracowałem sobie całą strategię, jak to zrobić, żeby ominąć wszystkie rafy. I gdybym to zrobił źle, to by to się tak skończyło, żebym na blogu napisał tekst, nikt by się na tym nie pochylił. Bo przecież o padnym innym aktorze napisałem taki materiał. Napisałem go już rzetelnie, tak jak trzeba. Dziennikarsko, tak? To nikt się nie pochylił nad tym. Dzisiaj nikt nie wie o tym, że ja opisałem go jako pedofila, tego aktora, tak? I to zniknęło. Przeczytało to 2000 osób i tak dalej. A o Krzysztofie S. wszyscy wiedzą. Dzięki temu, że ja dobrałem odpowiednią strategię i metodykę działania, żeby wszystkie media zmusić do tego, żeby działały tak, jak ja chcę, tak? Nie jest rzetelnie, bo tam nie ma rzetelności, nie ma uczciwości, ale tak naprawdę, nie wiem, no nie chciałbym używać słów, bo jak ktoś to chwyci, to potem mnie zjadą, ale tak naprawdę zrobiłem w konia wszystkie media w Polsce, nie? I bo one nie chciały tego robić, więc zrobiłem to w taki sposób, żeby ich zmusić do tego. I udało się, i osiągnąłem sukces. Tak samo było z bagnem. Też mi mówili, że
a możesz sobie robić, dzisiaj już nic nie osiągniesz. Nikt się nie zainteresuje sprawą Krzysztofa S. No ja powiedziałem, zobaczymy. No a potem teraz już jak jest taki odbiór szerszy, to jest jakieś zainteresowanie? No jest, jest 500 000 widzów na kanale, który nie miał żadnego subskrybenta, tak? No to nie jest, to, o którym nie chciało informować media, bo pierwsza reakcja była taka, że w zasadzie nikt tam się nie chciał pochylić nad tym tematem, żadne media nie chciały, no bo oczywiście jak ja skrytykowałem tak media. Na podcasterzy w Polsce? No nie ma. Z nazwy? Nie ma. Próbowałem kilku zainteresować, jakby myślałem, że mi pomogą, bo myślałem, że to ważny temat, że powinniśmy po prostu się tutaj zjednoczyć. Ja wierzyłem bardzo w internet, znaczy wierzę cały czas, nie? Ale też, żeby nie było, bo na przykład jeden podcaster czy youtuber, nie, bardzo znany, mający bardzo duży, ważny kanał, ale kanał kontrowersyjny, w sensie takim, że on chyba robi sobie bardziej jaja z tematów i trochę tak to na luzie jest robione, ale nie wiem, bo ja nie poruszam się tak dobrze w internecie, więc nie wiem, może źle to oceniam, ale zacząłem to mnie przestrzegać, żebym tam nie szedł do niego, bo po prostu on nagłośni, że będzie bardzo głośny, ale możemy zepsuć temat. A mi zależy na tym, żeby jednak była poważna rozmowa, żeby ten temat był poważnie traktowany, więc też nie chcę z tego robić takiej chucpy, nie? Że idziemy wszędzie, by pójść, żeby po prostu to ponagłaśniać. No ale jest iluś tam w takich, jest ileś osób wpływowych, które mogłyby mi pomóc, ale pewnie nie chcą, albo mi nie ufają jeszcze. Wiesz, albo się boją. Też, albo się boją, ale ja też chcę trochę ich usprawiedliwić, bo wiesz, ja jestem dziwną postacią, trochę mnie nie wiadomo skąd, tak? Jakiś koleś w ogóle nieznany nagle wyskakuje z jakimiś tematami, jakieś tam książki są, ale też oni w sumie nie czytali tych książek, pewnie no to nie wiedzą, jak, z czym je jeść, tak? Czy one są dobre, czy niedobre. Może to jest jakiś rzeczywiście atencjusz, który chce sobie zrobić jakąś akcję, więc ja to rozumiem. Na spokojnie, warto po prostu powoli, konsekwentnie robić swoje, a myślę, że za chwilę będą wszyscy za mną, no bo ja jestem uczciwy, ja robię to w porządku i moim celem, bagno jest takim prologiem, tak, akcji, którą planuję, tak naprawdę po to, bo Krzysztof jest rzeczywiście już ujawniłem i co tu więcej ujawniać, znaczy efekt mamy, bo mamy zapowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, że nie będzie przedawnienia przestępstw pedofilii, to już jest bardzo dużo i to o tym się mówi, to nie jest tylko moja zasługa, a wręcz bym powiedział tylko tych osób, które wcześniej się tego domagały, no ale domagały się przez lata i nic nie można było zrobić, a bagno powstało i zaraz po bagnie ministerstwo ogłosiło, że nie będzie tego przedawnienia, tak więc jest jakiś efekt. Facet był cały czas nie do ścignięcia. Wszyscy mówili, że nie da się mu nic zrobić. Facet sobie spokojnie mieszkał pod flagą biało-czerwoną, wiesz, w filmie jest, wychodzi z tego. Nikt go nie mógł nawet nagrać. Ci dziennikarze wszyscy słynni, wspaniali, nawet nie mogli z nim przeprowadzić rozmowy. A przyszedł bloger i nagle, wiesz, paczkę mu postawił, że paczka do rąk własnych i wyszedł, nie? I można było go nagrać, tak? I nagrać z nim rozmowę krótką, bo powiedział, że nie będzie się wypowiadał, ale jest. Nie? A nikt, żaden inny dziennikarz, ten prawdziwy, zarabiający odpowiednio na etacie w telewizjach, w redakcjach i tak dalej, nikomu się to nie udało zrobić. Oni wszyscy się odbijali, nie chciał z nimi porozmawiać, tak? A wystarczyło wziąć paczkę, powiedzieć, wynająć kuriera, powiedzieć, żeby kurier przekazał do rąk własnych paczkę i pan Krzysztof wyszedł do kuriera, tak? I mogliśmy z nim chwilkę porozmawiać. No chwilkę, bo chwilkę, ale zawsze coś. Ale dobra, jest taka akcja, że mamy te efekty tego pierwszego bagna w postaci takiej, że już trochę ludzi o mnie wie, czyli będzie szansa, że jak odpalę tą prawdziwą bombę, którą chcę odpalić, czyli opublikować drugą część tego filmu, tą właściwą, czyli o wielu przestępcach bezkarnych do dzisiaj, na których po prostu nie mam sposobu innego niż ujawnić ich w mediach, pokazać ich przestępstwa, pokazać ich zbrodnie. Z tych funduszy?
Znaczy, nie, no to będą przede wszystkim pedofile, tak? No to będą ludzie, którzy, bo to, tą tematykę mogą skończyć, tak? Nie, no, z mafii finansowej, ja próbowałem, nawet zależy trochę ludziom na tym, żeby to zrobić, żeby było uczciwie, no bo to jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli giełda nie działa, giełda dzisiaj jest zdycha, tak? A giełda to jest krwiobieg gospodarki, tak? To jest możliwość finansowania różnych przedsięwzięć. To jest naprawdę ważny element funkcjonowania wolnego rynku. W każdym normalnym kraju dużym działa giełda, która działa dobrze, nie? A w Polsce działa źle. I w Polsce służy do oszustw, do wyciągania pieniędzy, do manipulacji, do tego, żeby naciągnąć klientów, naciągnąć zarówno tych, co sprzedają akcje, jak i tych, co je kupują. Więc jest to po prostu kasyno, gdzie dochodzi do mega oszustw i nikt tego nie ściga, nikt tego dobrze nie nadzoruje, co widzimy po wielkich aferach, ale nie tylko, bo tych afer jest bardzo dużo. Dziennikarze sobie z tym nie potrafią poradzić, nadzorcy nic nie robią, prokuratury i tak dalej, to w ogóle nie ma o czym mówić. Tam nie da się tego zrobić, więc jest trochę ludzi, którzy by chcieli, żeby to znormalizować, żeby ktoś to w końcu dobrze opisał, zrobił. Ja to próbowałem zrobić, nawet napisałem książkę na ten temat. Chciałem odpalić taki portal o aferach finansowych i to zrobić, ale nie starczyło mi sił i środków przede wszystkim, tak? Ja po prostu stwierdziłem, że ani nie uzyskam efektu, żadne media nie będą chciały o tym informować, bo to jest, cały czas się sprowadzamy do mediów, nie? Wiesz, w każdym demokratycznym kraju rola mediów polega na tym, żeby kontrolować pozostałe władze. Mówi się o mediach czwarta władza, nieprzypadkowo, bo to jest władza, która tak naprawdę sprawuje tą pierwszą władzę, bo każda inna jest uzależniona od mediów. Polityk nie wygra wyborów, jeżeli nie będzie w mediach dobrze prezentowany. Sędzia nie będzie uczciwie procesów rozstrzygać, jeżeli media będą go na przykład atakować nieuczciwie albo nie będą prezentować, nie będą go pilnować, tak? Władza wykonawcza, całe te ministerstwa, wszystkie i tak dalej, nie będą funkcjonować właściwie, reprezentować nas, robić dobrze projektów, jeżeli media nie będą ich pilnować, tak? Władza ustawodawcza będzie złe ustawy wprowadzać, jeżeli media nie będą tego kontrolować, bo mamy z tym do czynienia. W sędzim macie opisane sytuacje takie, że specjalnie lobbyści sobie przepychali ustawy pod to, żeby oni mogli potem na tym kosić kasę, a jak rozmawiałem z różnymi tam prawnikami, którzy siedzą w tym Sejmie, gdzieś tam patrzą na to, co tam się dzieje, to jest tam straszny kosmos, że oni potrafią takie buble prawne przepychać, żeby tylko właśnie zrobić to, jakąś... To się podpisuje. Tak. No i teraz zobaczcie, bez mediów, jeżeli media tego nie relacjonują, tak, to wszystko idzie ten. I teraz, jak ja niby się zająłem pedofilią, tak, ale to nie jest tak, że to jest jakiś mój konik, czy coś takiego. Z przymusu musiałem zrobić tematykę, na której się nie znałem wcześniej, którą omijałem, jak zobaczyłem film Tomka Sekielskiego, to stwierdziłem, że nie mogę stać z boku i chcę to zrobić do końca, ale... I ja nie patrzę na ten jeden problem, ja patrzę głównie na to, jakie wnioski wyciągam z całości sprawy, że jeżeli nie naprawimy mediów, to możesz wstawić sobie za pedofilię każdy inny problem, czyli finanse, czyli nie wiem, banki, politykę, ministerstwa jakiekolwiek, wszystkie te afery. Nie rozwiążemy tych spraw, jeżeli media nie będą działać właściwie, więc kluczowe jest naprawienie mediów, albo stworzenie mediów, albo zaoranie tych mediów całkowicie, wyrzucenie tych wszystkich Newsweeków, gazet wyborczych, innych wielkich tytułów na śmietnik i stworzenie w internecie czegoś. No, też pytałeś o receptę. No, recepta jest bardzo prosta. Przede wszystkim stworzenie dobrej ustawy o mediach, która uniemożliwi propagandystom udawanie dziennikarzy. Jest to bardzo proste zrobienie, że nie wolno ci wypowiadać się na tematy polityczne, nie wolno ci prezentować jakiejś jednej opcji politycznej, zawsze musisz mieć dwie strony sporu, tak? Zasady etyki, w zasadach etyki to już jest, nie? Ale zasady etyki przekształćmy na twarde prawo, które nie uniemożliwi działanie z jednej czy z drugiej strony ludziom, którzy będą, publicyści mogą, to jest, wiesz, to też jest ważne, żeby nie zamknąć ust publicystom, którzy chcą po prostu prezentować swoje poglądy. Oni mogą to robić, to ja nie mówię, że nie, ale niech się nie nazywają dziennikarzami, bo to nie są dziennikarze. To są po prostu
publicyści, którzy prezentują swoje zdania, a nie dziennikarze. Dziennikarz ma prezentować informację obiektywną, rzetelną, ma oddzielić informację od opinii i to jest dziennikarstwo. I musi też dobrze zarabiać, żeby się nie dać blatować. I to jest główny problem, bo dziennikarze zarabiają bardzo źle, no ale dzięki temu są wykorzystywani, dzięki temu łatwo ich przekupić, łatwo jest ich przekonać, że lepiej jest działać na czyjeś zlecenie, a nie działać uczciwie. No tak, tak to wygląda, to jest ich problem. Myślę, że do tego zawodu idzie bardzo dużo takich osób z ikrą i z takim szło kiedyś, tak przynajmniej. Oni chcieli pracować. I to, wiesz, że ja mówiłem, że ja chcę po prostu pracować, ale to ja też widziałem u innych, tak? Moja koleżanka zza biurka, Kasia, jak oglądasz, to cię serdecznie pozdrawiam, bo to jest świetna dziennikarka, nie powiem nazwiska, żeby jej nie zaszkodzić, ale to była naprawdę znakomita dziennikarka. Ona jak szła do gazety pracować, to ona powiedziała, ja nie obchodzi mi pieniądze, tylko ja chcę pracować. Ja chcę być dziennikarką, ja chcę prawdziwe dziennikarstwo uprawiać, tak? I wielu takich ludzi przychodziło do tego zawodu i z takimi ambicjami, z taką pasją do tego. I myślę, że część ich jeszcze została i też, żeby było jasne, ja nie jestem wrogiem dziennikarzy, wręcz przeciwnie. Ja bardzo cenię rzetelne dziennikarstwo, ale widzę, jak ono skręca w kierunku nierzetelności, szczucia, jakichś mechanizmów takich zajmowania się pierdołami nieistotnymi, w sensie takim, że to się będzie klikać, to ścigamy jakiegoś tam, wiesz, buca, który w ogóle nic nie znaczy i największy dziennikarz w Polsce, zdobywca, wiesz, wszystkich nagród, najważniejszy dziennikarz zajmuje się jakimś typem, który po prostu nie ma żadnego znaczenia politycznego, żadnego znaczenia społecznego i będzie go dojeżdżał przez ileś miesięcy, bo to się kliknie, nie? Bo ma gębę niefajną ten koleś, bo wygląda od razu, widać, że można go walić i nie będzie się umiał bronić, tak? Jest słabym przeciwnikiem, bo nie umie tego się wypowiadać ani procesowo robić. I tak to wygląda. I on dostaje za to najważniejszą nagrodę w Polsce, tak? No i tutaj no pewnie łatwo będzie odgadnąć, o kim mówię, ale to był kiedyś mój kolega, chyba teraz nie, bo wydaje mi się, że już będziemy wrogami dozgonnymi, ale to też ma przyczynę inną, o której on wie chyba, dlaczego tak to wygląda, ale ja po prostu mówię, co myślę, no nie będę się, wiesz, tutaj krygował i jakoś tam trzymał język za zębami, jeżeli uważam, że to nie jest dziennikarstwo, tak, w porządku, nie, bo wybiera, a to był bardzo porządny, dobry dziennikarz kiedyś i on nagle zobaczył, to jest też taki clue tego problemu, on nagle zobaczył, że to dobre dziennikarstwo się nie sprzedaje, że to nie idzie mu, tak, że on jak pracował w jakiejś tam redakcji wcześniej, dobrej, dużej, zobaczył, że to, że on dobre materiały robi, no to mu się to nie sprzedaje, więc trzeba znaleźć sposób na to, jak przenieść jego umiejętności do działań, które dzisiaj się klikają i sprzedają, no i przeniósł je i wiesz, tylko czy on ma z tego satysfakcję? Może ma, no. Bo moneta się zgadza. Moneta się zgadza, tak? Widzowie się zgadzają. Popularność tak się zgadza, nie? Jest super, nie? Jest, wiesz, jest wielkim dziennikarzem, tak? A ja nie, no. I może moje podejście jest niewłaściwe w związku z tym. Może ktoś zaraz powie, o, tutaj wyszło, że on ma jakieś tam wątki osobiste, nie? Czy jakieś tam... Nie mam żadnych. Ja w ogóle nie chciałem być dziennikarzem. On przecież też o tym wie, że jemu też często dawałem różne tematy fajne, które mógł zrobić, ale właśnie porządnie, a nie na zasadzie ten. No i kilka takich, to też kolejny wątek, znowu przeskakuję z tematu na temat, ale tak, jak byłem ghostwriterem, cały czas się do mnie zwracały różne osoby z prośbą o pomoc w nagłośnieniu jakiegoś tematu. Między innymi na przykład właśnie szpiegostwa chińskiego, tak? Między innymi na temat bardzo dużych przekrętów w jednej z polskich instytucji. Nie wiem, jak to się zakończyło, więc nie chcę mówić, bo procesu nie mieć zaraz, tak? I wiele, wiele innych, tak? Finansowe sprawy, giełda, fundusze, różne rzeczy. No po prostu ludzie mnie znali, wiedzieli, że można mi zaufać, że ja ich nie zdradzę, nie zrobię czegoś przeciwko nim. Pytali mi, do kogo, do jakiego dziennikarza można się zwrócić, jak prosili o takie pośrednictwo. Ja wysyłałem, między innymi do tego dziennikarza też wysłałem kilka takich tematów. I do jeszcze innego znanego dziennikarza z dużego medium, starając się przekonać, że to są ważne tematy, które warto poruszyć. I no, niestety, no, nie interesowało ich to, bo
bo było za trudne chyba do zrobienia. A potem te wszystkie tematy się potwierdzały, potem wychodziły afery, potem już informowali, jak to oficjalnie wyszło, że tam prokuratora oskarżyła kogoś, było to już powiedziane wprost, no to wychodziło, tylko że oni tracili okazję na to, żeby wyjaśnić samemu fajnie dziennikarsko jakąś sprawę, nie? I to, wiesz, to jest, że to przykre, też nie? Wynika z tego, że jest presja w takim wydawnictwie. No nie, ale do nich nie było presji, nie? Bo to byli, wiesz, ludzie z pozycją, nie? Więc oni nie mają takiej presji, żeby ciągnąć w tym kierunku. Oni sobie uznają, to jest bardzo niebezpieczne, bo skoro to jest skuteczne, czyli daje pieniądze, kliknięcia i tak dalej, no to oni się na tym już skupią. Czyli już sprawa trudna, gdzie trzeba będzie wniknąć, trzeba będzie miesiąc siedzieć w dokumentach, a dopiero później opisać, już ich nie będzie interesować. I to jest zasadniczy problem polskiego dziennikarstwa, taki kluczowy. I wiesz, można to właśnie ustawowo jakoś rozwiązać, że na przykład sprawy społecznie, wiesz, no, zapisać to jakoś w ustawie, że nie wolno dziennikarzowi odmówić zajęcia się jakąś sprawą istotną społecznie, tak? Skoro mamy media, które się twierdzą, że działają w interesie publicznym i tak się bronią często w sądach, tak, że to jest ich interes, a tak naprawdę działają dla kliknięć i dla tego, żeby zajechać jakąś postać czy jakąś osobę, ale będą się w sądzie, będą się bronić, ale to w interes publiczny, nie? No to zróbmy to ustawowo tak, że żeby ten interes publiczny był jasno określony, jaki on jest, w jaki sposób trzeba pracować i wtedy taki dziennikarz, co się zajmie jakąś tam łatwym przeciwnikiem, którego można zgnoić, nie? Jak chce się nazywać dziennikarzem, czy działa według tego prawa prasowego, czy tam prawa, no w ogóle prawa dziennikarskiego, tak to nazwijmy, bo to dzisiaj wszyscy działają według prawa prasowego, stąd ja mówię o tej prasie, bo i dziennikarze telewizyjni też stosują prawo prasowe, tak? To nie jest tylko, nie dotyczy tylko mediów pisanych. Ale jeżeli byłoby tak, że oni muszą się porządnie zająć tematyką społeczną, nie mogliby odmawiać, no pewnie by się wykruszyło dużo, dużo takich dziennikarzy, bo by się nie chciało, bo wiesz, po co, jeżeli on ma miliony z takich kliknięć, to jemu się nie będzie chciało zająć niczym poważnym. Ale nie będzie korzystał z tego statusu, że jest dziennikarzem. I to stwarza kolejny problem, bo wtedy nie będzie mógł w sądzie powiedzieć, że ja zajechałem tą ani inną osobę dlatego, że to jest interes publiczny. Skoro nie działam jako dziennikarz, to nie ma tego interesu publicznego, nie? I rozmowa o mediach jest, ja wszędzie wskręcam na ten temat mediów, również w swoim filmie, bo to jest konieczne, bo nie da się niczego w Polsce wyjaśnić i zrobić, jeżeli nie zmienimy mediów. No po prostu się nie da, bo będzie to cały czas jechane w kierunku tylko tego uproszczenia i co się kliknie, co będzie nam się opłacało, co gdzie twarz pokażemy i potem o tym zapomnimy, to tak się to skończy. Więc rozmawiajmy o mediach jak najwięcej, żeby te media zmienić. Na sam koniec tej części, zanim przejdziemy do pytań z komentarzy, byś, nie wiem, chciał jakiś apel wnieść do naszych słuchaczy, na co uważać, albo co byś, albo też mam... Nie, rozmawiajcie z każdym. Nie, ja mam taką jedną prośbę, nie, że jak uważacie, że ja jestem draniem, jak, że, nie wiem, kłamie, że znajdujecie mi jakieś nieścisłości w wypowiedziach, czy coś takiego, napiszcie do mnie, się zapytajcie o to, a nie twierdźcie, że dlaczego ty kłamiesz, nie? Tu wiesz, takie pytanie powtarza się dosyć często, że Zielkę kłamie, bo coś tam, nie? Bo ktoś napisał, że ja kłamie na przykład. No to on kłamie, tak? To już jest ten... Starajcie się u źródła zawsze sprawdzić, a nie wyciągajcie wnioski na podstawie jakichś oświadczeń, jakichś rzeczy, które są nieprawdziwe, jakichś pomówień, jakichś takich historii. Bardzo łatwo macie możliwość po prostu napisania do mnie na przykład i do każdej osoby, którą w taki sposób oczerniacie i mówicie o niej źle na przykład w internecie. Powielacie, bo to jest też metoda manipulacji stosowana właśnie przez te osoby nieuczciwe, że oni wiedzą, że jak oni wydają oświadczenie, że Zielkę kłamie, to potem to zostanie przez 100 tysięcy, 2000, 3000 osób, 100 tysięcy osób powtórzone i kłamstwo staje się prawdą. I zamiast te osoby zapytać się u źródła, czy to, że ten, o tutaj na przykład Tomek Sekielski twierdzi, że ja kłamię, czy to jest prawda, że ja kłamię, ja wtedy wyjaśnię, że nie, bo tak i tak i tak. Tak? I teraz, jeżeli po tym wyjaśnieniu uznasz, że ja mówię nieprawdę, że kłamię, pisz sobie to, tak? To jest twoje prawo do oceny, jeżeli ja się nie potrafiłem wybronić. Ale pisanie tego z góry, orzekanie takie o winie na zasadzie takiej, że o,
Teraz już Tomek Sekielski wydał oświadczenie, to znaczy, że już wszystko jest wyjaśnione. Nie? Artur Nowak wydał oświadczenie, to wszystko jest wyjaśnione. Nikogo nie interesuje prawda. Tylko oni, wiesz, czekali. Film Bagno został opubliczniony tam, nie wiem, 30 czerwca, tak? Wszyscy morda w kubeł. Zero po prostu informacji. Onet, Wirtualna Polska, inne tam portale, telewizje, TVN, Gazeta Wyborcza, bracia Sekielscy, Artur Nowak. Sza, nic, milczenie, tydzień. Wyczekiwanie, może nikt nie obejrzy tego filmu. Może nie będzie trzeba się do niego odnosić, nie? Nagle, bach, tam 100 tysięcy, 200 tysięcy widzów. No już trzeba coś jednak, to się nie da już tak zamieść. Już tam chce puścić jakaś Republika. A jak oni wyczekiwali, kiedy Telewizja Polska w końcu to puści, wtedy będzie można powiedzieć, Zielkę to jest propagandysta TVP. Ta, pisowiec. Pisowiec, kurwa. Ja, wiesz, stary liberał, który... Oni mnie wszyscy znają, przecież wiedzą, że ja mam poglądy, które niezmienne są od lat, liberalne i nigdy się nie zmienią. Ja zawsze będę liberałem, bo taki po prostu jestem. To są moje poglądy, tak? Ale nigdy nie współpracowałem z Telewizją Polską, ani z Telewizją Republika. Nie dostałem od nich ani grosza za to, że wyemitowali film. Wykorzystałem to, że chcą wyemitować, żeby nagłośnić ten temat, tak? To prawda. Ale to tylko tyle, żeby umożliwić innym widzom zobaczenie tego materiału, bo to dla mnie jest ważne, żeby to nagłośnić. Ale oni od razu tylko czekali, od razu to skorzystali, już jest pełno opinii, a jak w TVP to poszło, to znaczy, że to jest propagandysta, nie ma ten. A wcześniej były pytania, dlaczego nie zamieściłem opinii z TVP w tym filmie, tak? A dlaczego nie zamieściłem? Dlatego, że niestety nie mogłem TVP nic zarzucić, bo TVP od razu mi chciało na ten film dać pieniądze, a ja nie wziąłem właśnie, żeby nie być propagandystą. Ale gdybym ich zaprosił, gdyby... Oprócz tam, bo tam Chrabota się wypowiedział z Rzeczpospolitej, to jeszcze jakby był ktoś z TVP się wypowiadał, że przecież my staramy się, robimy coś, chcieliśmy dać panu pieniądze na ten film. Co pan ma do nas pretensje o to, że no chcemy, cały czas jesteśmy otwarci, mamy otwarta antena, możemy panu ten film puścić w każdym momencie. Jeżeli coś takiego by było, to od razu by powiedzieli, że o, proszę bardzo, a TVP jest w filmie. Także, wiesz, jeżeli nie umieszczam opinii z TVP, bo po prostu nie mam do nich pytań, bo jasno sobie określiłem to, w jaki sposób chcę to zrobić, że pytam moje media, media liberalne, media, które się same tytułują wolnymi mediami o to, które nadają ton dyskusji publicznej, te media pytam o zdanie, a nie telewizję rządową, no to oni mówią, dlaczego telewizji rządowej nie. Ale jeżeli bym dał telewizję rządową, to by było, że jestem propagandystą TVP. I tak czekaj, zobaczcie, morda w kubeł, nikt się nie odzywa, jak się zorientowali, że już nie da się tego zamilczeć, to zaczęło się wyśmiewanie, że to jest żaden dziennikarz, że to jakiś tam oszołom, że ma obsesję, że ma jakieś inne rzeczy, ale nie za bardzo wiedzą, jak mnie ośmieszyć, bo po prostu nie ma takich publicznych, nie wypowiedziałem się nigdzie tak, żeby można było to wykorzystać, że już jest śmieszność, nie? Bo tam wielu takich dziennikarzy różnych i tak dalej, blogerów, czy tam no, ma jakieś wypowiedzi, które można potem wziąć i powiedzieć, o, to już go nie słuchamy, bo on jak dał plamę raz, no to już nie ma potrzeby, żeby go słuchać. I teraz zobacz, mamy akcję, że jest ten, że nie ma tych wypowiedzi, milczenie, nie ma żadnej reakcji. To tak reaguje człowiek, który jest o coś obwiniony, o którym się mówi, że coś zrobił złego, to reaguje milczeniem albo wyśmiewaniem. Jakby to ktoś tobie powiedział, o tobie zrobił materiał, że ty jesteś, no nie wiem, że doping czy coś, czy inne rzeczy, no wiesz, tak od razu by zareagował, że to jest nieprawda, prawda? Znaczy człowiek, który mówi prawdę, nie musi się tydzień zastanawiać nad tym, co napisze. Nie? Tak mi się wydaje. Ja to wszędzie powtarzam. W każdym momencie, dzisiaj zadzwoni ktoś, no teraz mam wyłączony telefon, ale po programie włączę, jeżeli zadzwoni ktoś do mnie, że chce się spotkać za 5 minut, a będę w pobliżu i zrobi ze mną wywiad, bo ma zarzuty, bo coś, ja na to pójdę i z nim zrobię konfrontację z Tomkiem Sekielskim, Markiem Sekielskim, w każdym momencie, w każdym miejscu i w każdym czasie. Ja bez przygotowania przychodzę i niech to sobie oni nagrywają i robią. Ale zróbmy to z rzetelności, bo tak powinna debata wyglądać, że się dwie strony sporu spotykają i rozmawiają. Oni wydają oświadczenie po tygodniu od publikacji filmu, że ja kłamię. A potem powielają to jakieś media, że film TVP kłamie. Wiesz,
No to typowe manipulacje, skręcenie już, że ja już jestem propagandysta, że to już jest TVP, a nie ja, że jest, no, kolejna rzecz. W Onecie pokazał się artykuł o moim filmie, ale wcześniej nic, zero informacji, nie ma żadnych informacji o filmie Bagno. Po czym, jak już wiedzą, że nie da się tego zamilczeć, to dają głos panu Arturowi Nowakowi, który mówi o tym, że ja muszę ponieść konsekwencje swoich czynów, nie? I karne, nie? Że to jest, on mi grozi tam gdzieś tak. Żeby było jasne do wszystkich widzów, ja tego człowieka pogonię tak, że w skarpetkach nie zostanie. Ten facet po prostu jest takim przegrywem, że to się w głowie nie mieści. On, no ale dobra, to są jakieś tam rzeczy, które się rozstrzygną w sądzie. Facet nie ma żadnych szans, bo nie ma żadnych dowodów na mnie, a ja mam wszystkie na niego, więc po prostu przegra z kretesem każdą sprawę sądową ze mną. I ja mówię to naprawdę, wiesz, nie, że lekceważę przeciwnika, tylko wiem to, nie? No bo dowody nie da się, nawet sędzia, jak będzie lubił pana Artura, będzie jego przyjacielem i tak dalej, no to patrząc na dowody, no to nie podłoży się, no nie powie, że dowodów nie ma, jak są, tak? No nie ma innej możliwości, więc dają gościowi powiedzieć, że on mówi prawdę, a mi nie dają. Nie dzwonią do mnie się zapytać, co pan ma do powiedzenia, bo pan Artur powiedział, że pana puści w skarpetkach na przykład, nie? A bym powiedział, to ja puszczę. No i to już jest jakieś zdanie ode mnie, tak? Cokolwiek. Ale nie, oni nie zadzwonili, nie zapytali mnie o zdanie. Napisali sobie tekst od siebie, tak? Napisali, że to jest film TVP. No wiesz, kłamstwo zwykłe, tak? No nie jest to rzetelne dziennikarstwo, nie? I oni codziennie mi dają mi amunicję codziennie, ci ludzie, tak? Nie, wiesz, ja jestem prostym chłopakiem, blogerem, bez kasy, bez ich możliwości finansowych i prawnych i będzie zabawnie, bo ja ich wszystkich pogonię, bo oni po prostu swoją brakiem profesjonalizmu, swoimi działaniami manipulacyjnymi i działaniami, które są absolutnie adziennikarskie i w ogóle nie mają nic wspólnego z dziennikarstwem, no dają mi taką amunicję, że no, sami się pogrążają, tak? A ja im naprawdę chciałem dać szansę, żeby z tego wybrnęli, nie? To te telefony moje i tak dalej, naprawdę chciałem, żeby każdy się z nich ze mną spotkał i żeby dać im okazję, słuchajcie, daliście dupy po prostu po całości, zrobiliście ludziom wodę z mózgu, wmówiliście ludziom, że problem, który niby się zajmujecie, o którym nie macie zielonego pojęcia. Media w Polsce nie mają zielonego pojęcia o problemie pedofilii w Polsce, niestety. To jest przykre, bo no dobra, oni może uznają, że to jest mało ważne, ważne, żeby zaorać kościół, to jest fajny temat, nie? A pedofilia, co tam pedofilia? Ale to jest ważny problem, bo bezpieczeństwo dzieci, bo praca z dziećmi, bo to, że dzisiaj mamy do czynienia z tym problemem na każdym kroku, gdzie próbuje się przepchnąć nawet pedofilię jako orientację seksualną, gdzie robi się różnego rodzaju myki, żeby to pomniejszać, żeby nie było to ważne. To jak patrzymy na ofiary, które przez 40 lat potem cierpią z powodu tego, że mając 12 lat padły ofiarą takiego pedofila, no to inaczej patrzymy na sprawę. Każdy z nas ma dzieci, czyli każdego ten problem dotyczy. Każdy chce ochronić te dzieci. Jak chcemy, żeby dzieci robiły karierę, jak chcemy, żeby dzieci były bezpieczne w tych miejscach, gdzie się pracuje z dziećmi, to musimy te standardy sami wypracowywać, a do dziś one nie są. Nie ma rozmowy w ogóle o standardach pracy z dziećmi. Tak? Nauczyciel do dziś potrafi być fajnym nauczycielem, że on się będzie obejmował z dzieckiem, czy przytulał je, wiesz, bez takiego kontekstu seksualnego, ale to jest fajny nauczyciel. A co, jeżeli ten nauczyciel sam sobie robi krzywdę, bo takie dziecko potem powie, a ja się czuję wykorzystana seksualnie, wykorzystam, bo to jest modne na przykład, nie? Ja zrobię aferę na całą szkołę, że ten nauczyciel mnie krzywdził, nie? I nie ma dowodów, nie ma żadnych tych, ale na przykład ma zdjęcie, jak przytula dziecko ten nauczyciel. I co? To już jest dowód? To są ważne rzeczy. To są ważne rzeczy o standardy pracy z dziećmi w każdym miejscu, gdzie jest ten autorytet i gdzie jest kontakt autorytetu z dzieckiem, który ma wpływ na nasze dzieci. No, ty będziesz swoje dzieci za chwilę oddawał na zajęcia jakieś dydaktyczne czy pozalekcyjne i chcesz mieć pewność, że ten autorytet to nie będzie chciał zastąpić im ojca, nie będzie chciał zdobyć sobie zaufanie tego dziecka, żeby potem może je wykorzystać. Może nie, ale nawet samo to, że próbuje zrobić coś no nie do końca zgodnego ze standardami pracy z dziećmi, już powinno być niepokojące, tak? I o tym nie ma żadnej dyskusji. Nikt tylko, wiesz, orają tych księży, wiesz, walą w tych księży po prostu na maksa, a jak próbujesz z nimi porozmawiać, słuchajcie,
zróbmy jakąś debatę o problemie, tak? O tym, że to jest taki problem, że on jest we wszystkich środowiskach, że trzeba z tym walczyć, że trzeba o tym jak najwięcej rozmawiać, że to nie jest tylko problem tej seksualizacji dzieci, czy tam wychowania seksualnego dzieci, no to w ogóle totalna bzdura, tak? To nie tędy droga. Droga to jest rozmowa z rodzicami i wyznaczenie tych standardów pracy z dziećmi, tak? A nie kwestia orientacji seksualnej, seksualizacji, trans, no, wszystkich tych rzeczy związanych. Tak, to jest, wiesz, ja nie jestem przeciwnikiem gejów, osób transpłciowych, jakichś takich rzeczy. To jest wolność każdego człowieka. Każdy ma prawo do swojego wyboru. Dla mnie to jest kolorowe czasami, jak są jakieś sytuacje, no ale kolorowość też nie może oznaczać agresji, obrazy, nie może oznaczać, że ktoś ma prawo mieć inne zdanie, że nie chce widzieć jakiegoś golasa, który mu wymachuje pośladkami przed nosem. Tak może nie chcieć, no po prostu, tak? Zwyczajnie. No taka zwyczajna uprzejmość, kultura, nie, wymagała, no chcesz sobie pomachać pośladami, no to sobie weź to przed lustrem u siebie w domu i rób ile chcesz, tak? Twoje prawo, no. Wiesz, w drugą stronę tak nie jest. No, panie tańczące na rurach nie wyskakują ci przed na ulicy i nie próbują mówić, że to jest fajne. A dzisiaj media, właśnie, to jest kolejny temat, nie? Media próbują nam wmówić, że prostytucja jest fajna na przykład, nie? Chyba na Onecie taki tekst był nawet, tak? Czyli pan mój ulubieniec Bartosz Węglarczyk, który od 7 do 22 zapierdala po prostu tyle, że nie może się z ważnej sprawy społecznej spotkać, ale wiesz, seriale to może napierdalać równo, tak? Może ten. Ale tekst o tym, że prostytucja jest good, nie? Super, nie? To wpuszczamy na Onet, ale Zielkiego nie wpuścimy, Bagna nie wpuścimy, nie wpuścimy tematyki ważnej społecznie, tylko wpuścimy jakiś badziew o tym, że prostytucja to jest po prostu super zajęcie, nie? Dla studentek. Gazeta Wyborcza, kolejna, na, wiesz, też jakieś tam wywiady z jakimiś tam paniami, sex workerkami, które mówią, fajna zabawa, nie? No super, no teraz rozpowszechniajcie to w szkołach, żeby dziewczyny w szkołach 15-letnie się też dowiedziały, że to jest fajna zabawa robić prostytucję, tak? No nie wiesz, nie tędy droga, no po prostu tak się nie robi. Media skręcają naprawdę w bardzo niebezpiecznym kierunku, gdzie powinno się nad nimi tą kontrolę jednak sprawować, że to idziecie trochę za daleko, nie? A nie zajmujecie się rzeczami, którymi się powinniście zajmować. Także, to, kurczę, miał być krótki apel, sorry. Piękny wywód. Także apeluję tylko do wszystkich, naprawdę, kurczę, nie traktujcie mnie jak jakiegoś oszołoma, który, jak już dziś przeczytacie, że on coś gdzieś skłamał, czy gdzieś to jest prawda, zapytajcie mnie, po prostu, zwyczajnie zapytajcie. Ja odpowiem każdemu. Będzie tak? Jakiś kontakt, żeby umieścić? No, pewnie, filmy? No jest tam bagno.film@gmail.com. Zresztą rzucimy jeszcze, tak. Mam na Facebooku, każdy może napisać, sprawdzam spam regularnie, żeby właśnie odpowiadać nawet na takie wiadomości od tam osób, które nie są wśród moich znajomych. I kto do mnie napisze, ja odpowiadam, staram się jak najszybciej odpowiedzieć. Nie zawsze zdążę. No, komentarze mam pod filmem w masę, staram się odpowiadać, ale nie na wszystkie zdążę. No wiadomo, tak? Więc nie zawsze może być. A ja na maile wszystkie odpowiadam, tak? Wciąż, nie? Daję radę jeszcze. Także zapytajcie, sprawdzajcie w wielu źródłach informacje i sami wyciągajcie wnioski i czytajcie, kurwa, książki. Przepraszam. Czytajcie, nie moje, czytajcie mądrych ludzi, tak? Czytajcie ludzi, którzy piszą dobrze, którzy naprawdę tworzą wartościowe rzeczy dla was, a wy ich nie chcecie czytać, bo to jest za trudne. A czytajcie, bo dzięki temu będziecie w stanie analizować rzeczywistość. I nie dać się manipulować. Tak, moje wszystkie książki są o manipulacji tak naprawdę, o tym, jak ludźmi manipulują władze, czy media, czy różne struktury. I ja zawsze to podkreślam, powtarzam, że jestem takim wojownikiem, przeciwnikiem manipulacji, bo ja też się wywodzę z prostych ludzi, który też byłem prostym człowiekiem, którego próbowano jakoś manipulować. I nawet no, teraz niedawno się dałem zmanipulować, tak, jednym tematem, ale ja właśnie bardzo wszystkich przestrzegam, że manipulacja to jest straszne zło
I po prostu będzie nam wstyd zawsze, jeżeli się damy zmanipulować, nie? I będziemy się bać zajmować stanowiska, bo już będziemy twierdzić, aha, daliśmy się zrobić w konia, no to wstyd nam, nie? To już nie będziemy, nie będziemy się przeciwstawiać tym złym trendom i tak dalej. No musimy, to co się stało i z pandemią, i z tymi wszystkimi rzeczami, które są tu, się działo w ostatnich latach, naprawdę stwarza ogromne niebezpieczeństwo, że za chwilę ta sztuczna inteligencja będzie nami po prostu sobie dowolnie rządzić, manipulować i człowiek, no to już chyba się stanie, to już bezwzględnie, ale człowiek stanie się niewolnikiem, no. I chyba warto jeszcze, póki możemy, to warto walczyć o tą wolność, tak? Wolność jest najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka. To chyba od wieków, tak? I to każdy człowiek wolny to jest człowiek szczęśliwy. I zdrowy. I zdrowy, dokładnie. Wolny od pieniędzy to też jest szczęśliwy człowiek. Nie patrzcie na kasę, bo kasa to nie jest coś, do czego warto dążyć. Ona się pojawi, jak będziecie wolni, będziecie szczęśliwi, to i kasa też się znajdzie. Także taka konkluzja, nie? Mam nadzieję, że ktoś posłucha. Nie? Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Widzimy się w kolejnej części.